Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczy kredyty na termomodernizację domów w programie Czyste Powietrze. W sprawie powstania funduszu trwają negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ciągu kilku miesięcy banki powinny wystartować z korzystną ofertą kredytową dla wszystkich osób, które będą chciały ocieplić dom i wymienić źródło ogrzewania. Trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie powstania funduszu. Będzie on działał właśnie przy BGK, choć wkład finansowy wniesie Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto trwają negocjacje z bankami na temat uruchomienia specjalnych linii kredytowych, które byłyby gwarantowane przez Narodowy Fundusz. Jak wyjaśnia prezes funduszu Maciej Chorowski, taka linia kredytowa miałaby być przeznaczona również dla osób mniej zamożnych, których nie stać na wyłożenie z kieszeni kilkudziesięciu tysięcy złotych na termomodernizację domu. Dotacja z Narodowego Funduszu będzie częściową spłatą kredytu. Uruchomienie kredytów z gwarancją funduszu pozwoli podnieść finansowanie czystego powietrza z kilku miliardów złotych rocznie do dziesiątków miliardów, podkreśla szef funduszu. Od startu programu Czyste Powietrze złożono ponad 175 tysięcy wniosków o dotację na kwotę ponad 3 miliardów złotych. Od ubiegłego roku podatnicy mogą rozliczyć też ulgę termomodernizacyjną do 53 tysięcy złotych.